Dzisiaj na streamku będziemy chcieli ogólnie, w sensie ja będę chciał dla was pokazać wszystkie nowe funkcje, takie ciekawsze aktualizacji przede wszystkim i od tego sobie zaczniemy. Zaczniemy może od takich pierdółek. Przede wszystkim, co my tutaj mamy? Nową ikonkę Łowcy Demonów. To jest jakaś tam, chociaż nie, zaczniemy od tego plusa. Co to jest? Nie wiem. Mógłby mi ktoś wyjaśnić. Ten plusik to jest ogólnie, żeby stworzyć postać. Natomiast czemu on jest na samym początku, a nie chociaż na końcu naszych postaci, które mamy tutaj? No nie jest to moim zdaniem do końca przemyślane. Lepiej było tutaj w lewym dolnym rogu, albo po prostu dać chociaż tego plusa na koniec, a nie na sam początek. Wiem, że jest dużo osób, które muszą mieć wszystko równo. Ja taką osobą jestem. No i ten plusik generalnie denerwuje i to bardzo, że to tak krzywo jest. No ale trudno, to jest jakaś tam pierdółka. Nie wyjebało i się postacie zmniejszyły, wkurwiło mnie to? No właśnie, no właśnie. Widzę, że jesteśmy w tym zgodni akurat. Kolejna pierdółka to jest to, co zmienili w zarządcy areny. Czyli teraz kupca będziemy mieli codziennie o północy. Już nie trzeba będzie pilnować co 20 godzin. To pierwsza sprawa. A jak kupca już danego dnia, no że tak powiem, ogarniecie, kupicie albo coś, to macie coś takiego, wyprzedane, wróć jutro. To też jest bardzo fajne, codziennie o północy można kupca ogarniać, nie trzeba czekać, nie trzeba pilnować, ustawić budzików i tak dalej. Więc no, powiedzmy spoko. Dobrze, kolejna pierdółka to jest nowa ikonka Łowcy Demonów. Jak ona się prezentuje, już wam tutaj pokazuję. Dobra, bo te dropy mi teraz będą wskakiwać na każdym kącie. W sali chwały wygląda tak. W sali chwały wygląda dość średnio. W ogóle te ikonki nowe w sali chwały są, przez to, że są takie malutkie, to tak średnio wyglądają, bo nawet dobrze nie widać no generalnie tego, co powinno być widać, więc w sali chwały prezentuje się ona średnio. Natomiast jeżeli chodzi, no i tutaj tak samo w sumie, nie? Tutaj będą nowe rekordy wbijania run, no bardzo możliwe, Yashimari, dzięki tej zmianie. Tutaj tak samo jest malutka, nowa podka, jak widzicie, Łowcy Demonów. Natomiast tak, podka jest ładna, natomiast generalnie ikonka prezentuje się naprawdę fajnie. O, bo prezentuje się tak. No jak ona jest duża, to wygląda ładnie, nie? Mi się na przykład osobiście podoba, fajnie to zrobili. No ale mówię, no na postaci albo tam w sali chwały wygląda średnio, dość mocno średnio. Ale tutaj jak wybieramy profesję, no to wygląda dobrze. No a wiadomo, żeby zachęcić nowych graczy do stworzenia nowej postaci czy coś, no to musi się tutaj prezentować ładnie, rozumiecie, o co chodzi. Dobrze, kolejną rzeczą jest darmowy grzyb. Darmowy grzyb, którego możemy odebrać na stronce homesyfigame.net, czyli na tym portalu ogólnie. I tu będę potrzebował chwili, żeby wam to pokazać. Więc ogólnie kolejną rzeczą jest nagroda, którą można chyba odebrać co 5 dni, jak się nie mylę. W tym momencie jest to darmowy grzyb, ale nie wiem, co to będzie za 5 dni, może to będą na przykład 2 grzyby albo coś innego. W każdym razie istnieje coś takiego jak strona home.syfygamy.net. O niej już wielokrotnie mówiłem, nie będę wspominał znowu, że można tam kupować grzyby, klepsydry, można używać kodu neutral. Ja dostaję wsparcie za to, no to wiecie wszystko pewnie, jak mnie śledzicie, to już mówię, wielokrotnie powtarzałem. No i teraz tak, możecie się zalogować na dwa sposoby jakby do tej strony. Jeżeli klikniecie sobie odnośnik w lewym dolnym rogu, jak jesteście zalogowani do postaci, to otworzy wam tą stronę, potem klikacie sobie logowanie i od razu was loguje na tą postać. Ja tak teraz zrobiłem na Paladynie i od razu mnie zaloguje na Paladynie. Natomiast najlepiej jest to zrobić tak, że jak wejdziecie na stronę home.syfygame.net, klikniecie logowanie, to musicie podać ID postaci. I to ID postaci znajdziecie w lewym dolnym rogu, macie opcje ogólne. Tutaj macie zakładkę postać, jak klikniecie sobie tą zakładkę postać, to tam macie ID postaci. Kopiujecie, przepisujecie i po prostu logujecie się tym ID postaci właśnie na tą stronkę. I teraz tak, co tutaj się pozmieniało? Ja tutaj kliknę logowanie i jak widzicie, od razu mnie zalogowało na mojego Paladyna. Jeżeli chodzi o jakieś tam nowości, to mamy tutaj wiadomości z gierki, czyli to, co nam przychodzi na pocztę w gierce, mamy też tutaj, to dodali, to powiedzmy taka pierdoła. Ale właśnie, mamy coś takiego jak tygodniowy prezent i możemy kliknąć odbierz teraz. I jak to sobie klikniemy, to tutaj mamy do kupienia grzyby i tak dalej, klepsydry i na samym dole mamy gratis i możemy odebrać jednego darmowego grzyba. Klikamy odbierz, tu w ogóle co ciekawe można wpisać kod twórcy, nie wiem po co, ale wpiszę, dlaczego nie. Wpisujemy neutral, odbierz teraz, cyk, pomyślnie, prezent pomyślnie odebrany, cyk, i co, teraz nam odświeży, a, i mnie wylogowało, a mogę się zalogować? Dobra, jeszcze raz, logowanie, cyk, o, dobra, dostaliśmy tego grzybka,
wywala, jak się odbiera tego grzyba, ten sklep. Aha, okej, okej. No ale dobra, w każdym razie dostaliśmy tego grzybka. Jak widzicie, ponownie dostępny za 4 dni i prawie 6 godzin. Czyli no tak jak mówiłem, to jest co 5 dni chyba. I już nie możemy odebrać, nie? Więc no, jeden grzybek, nie za dużo, ale no, zawsze coś. Polecam sobie odebrać i pilnować tego. Jak ma ktoś kilka postaci, to trzeba na każdym jakby... na każdej postaci odbierać osobno, nie? Nie da się wszystkich za jednym razem. To też jest takie, to już zresztą mówiłem w tym filmie dzisiejszym, to też jest takie, powiedzmy, średnie, no ale trzeba się pomęczyć. Może w przyszłości zrobią ogólne ID postaci dla całego konta, to by było najlepsze, nie? I tam by można szybko przełączać postacie, to by była bardzo fajna opcja, ale no na razie tego nie ma. Dobra, więc to kolejna zmiana z takich, powiedzmy, mniejszych, które doszły w tej aktualizacji. Ale wygląda, że można odebrać znowu, jak się kończy niedziela, więc może raz na tydzień. O! Tak, to jest bardzo możliwe, tak, bez kitu, że może po prostu tego darmowego grzyba będzie można odebierać co poniedziałek, nie? Czy tam z niedzieli na poniedziałek o północy się to resetuje po prostu. Tak, tak, bez kitu, to jest bardzo możliwe. Dobrze, teraz to, co mamy wszyscy, bo to was pewnie bardziej interesuje, to, co mamy wszyscy, czyli nowe dzienne zadania. Tutaj obok kibla zniknął nam plakacik, o czym też już mówiłem. Ten, który tam mieliśmy wykonać misję i dostaliśmy za to expa. Lista to do również nam zniknęła. Listy to do też już nie możemy odpalić, jak klikamy dwa razy na pocztę. Natomiast pojawił nam się nowy NPC na mapce miasta. Jest to gobliński... dobrze czytam? Tak, gobliński minstrel, który daje nam coś takiego. I to jest ogólnie bardzo fajne. Mamy nagrody codzienne, mamy wydarzenie, natomiast obecnie nie trwa żadne wydarzenie, jak widzimy. W każdym razie mamy postęp, jak widzicie. Pewnie od poniedziałku będzie bardzo możliwe, no, bardzo możliwe, że dopiero od poniedziałku. Mamy coś takiego jak pasek postępu, mamy tutaj codziennie jakieś nowe misje i możemy je wykonywać, żeby te dzwoneczki zdobywać. I tu mamy napisane, co dostaniemy. Za pierwszy, jakby, no ten... pierwszy kamień milowy, mogę tak to nazwać, dostajemy expa, tutaj dostajemy też expa i tu dostajemy goldzika. Więc generalnie, jeżeli chodzi o te zadania, to mówię, jest to podmieniona tutaj misja obok kibla, jest podmieniona lista to do, natomiast nie ma tutaj nic skomplikowanego, bo mamy wszystko napisane, jak sobie klikamy tutaj te odnośniki, to one są... no po prostu nas przenosi tam, gdzie musimy jakąś misję wykonać, zdobywamy te dzwoneczki, za dzwoneczki mamy nagrody za odpowiednią ilość, tu naprawdę nie ma nic skomplikowanego, zwłaszcza, że to są takie rzeczy, które i tak na co dzień robimy na koncie, nie? Jak gramy. Więc, no nic trudnego naprawdę. W sensie, no wiadomo, są takie rzeczy, na przykład jak zużyj 310 punktów awanturniczości, gracze free to play tego nie zrobią, no ale też tych dzwoneczków musimy zebrać 13, no nie? Więc z tego co wiem, nie musimy robić wszystkich misji, bo tu jest tak, 2, 4, 6, tu mamy 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, no właśnie. 20, a my musimy zebrać 13, nie? Czyli mamy 6 w zapasie. No. No w sumie to 7, dokładnie. Jeżeli chodzi o wydarzenie, to nie jest to związane z eventami, dlatego że jak możemy sobie tutaj przeczytać, od poniedziałku do czwartku oprócz wyzwań codziennych możesz również ukończyć wyzwania wydarzenia. Czyli to jest tak jakby pomiędzy eventami, nie? Od piątku do niedzieli mamy eventy, a wyzwania wydarzenia mamy od poniedziałku do czwartku jakby wypełnienie eventów weekendowych, nie? Więc to w ten sposób zrobili. Co tydzień dostępne są 4 takie wyzwania, ukończ co najmniej 3 z nich, aby otrzymać wszystkie kufry. Wyzwania wydarzenia są bardziej złożone od wyzwań codziennych, czyli są po prostu trudniejsze, dlatego zwykle nie da się ich ukończyć w jeden dzień. I właśnie, dlatego mamy kilka dni na to. Gdy klikniesz przycisk drzwi, przeniesiesz się prosto do lokalizacji, w której można ukończyć dane wyzwanie, to jakby logiczne. Wydarzenia specjalne w karczmie, takie jak letnie frajdozbiory i poszukiwania pisanek, zastępują tego typu wyzwania wydarzenia. No, właśnie. I teraz mamy nagrody za wydarzenie. Podobnie jak w przypadku nagród codziennych, czytam to, czytam to, dlatego że nie mamy tego dostępnego, bo to będzie dopiero od poniedziałku, no nie? Możesz też zdobyć 3 kufry za wyzwania wydarzenia, zawartość tych kufrów zależy od powiązanego z nimi wydarzenia aktywnego w danym tygodniu. W związku z tym za każde wydarzenie zdobędziesz inne nagrody. Co tydzień za odblokowanie 3. kufra możesz się jednak spodziewać nagrody dodatkowej, czyli kolejnego piwa. Do odebrania u karczmarza w karczmie. Pamiętaj tylko, że trzeba je wypić w dniu odebrania. Czyli w ten sam dzień, w który odbieramy, to od razu pijemy to dodatkowe piwko, żeby nam się nie zmarnowało.
No, więc naprawdę fajne, nie? W sensie nie ma tu nic skomplikowanego, jest to naprawdę proste. Myślę, że nie muszę tu nic tłumaczyć, bo wszystko jest napisane, co musimy zrobić i tak dalej. Ale fajne właśnie takie urozmaicenie tych codziennych czynności, no nie? No i wchodzimy tutaj poprzez kliknięcie na tego goblina. No i chyba tyle. I generalnie chyba tyle, jeżeli chodzi o to. Wszystko zresztą jest opisane, każdy sobie może przeczytać sam. Ładnie to tłumaczą. Co z Hydrą? Yashimari zapytał. Yashimari, jeżeli chodzi o Hydrę i ogólnie o expa z tego pierwszego jakby gola, nazwijmy to, tego pierwszego kamienia milowego i tego drugiego, exp jest bardzo zbliżony do tego, co dostawaliśmy za plakat. Czyli no Hydra, z tego co rozumiem, też jest tutaj po prostu wliczana. Nie jest to co prawda napisane, ale z tego co wiem, to jest po prostu zwyczajnie wliczana. Expa dostajemy tyle samo, co za plakacik obok kibla. O, jest napisane o Hydrze, bez kitu. Liczba zdobywanych PD zwiększa się wraz z każdą dodatkową głową, która wyrośnie Hydrze w twojej gildii. Każda głowa zapewnia o 25% więcej PD. No, czyli kwestię Hydry również mamy wyjaśnioną. No tu mówię, tu trzeba to poczytać i tak naprawdę wszystko jest wyjaśnione. No ale mówię, no to jest akurat dość prosta funkcja. No i teraz mamy kolejną funkcję, która pojawiła się tylko na serwerze EU7, czyli tylko na najnowszym serwerze. Mamy funkcję wyprawy. Funkcja wyprawy, czyli wchodzimy sobie w karczmę. Albo tutaj, albo tutaj. Tutaj to nieważne. No ja tu mam pierwszy level, więc powiedzmy, no tak tylko sobie sprawdzimy co i jak. Natomiast mamy nowego NPC, już drugiego. Doszły w ogóle dwa nowe NPC, tylko no mówię, to jest tylko na EU7 na razie dostępne. Który oferuje nam wyprawy. Jak sobie wpiszecie wyprawy neutral na YouTubie, to wyskoczy wam mój gameplay z tych wypraw z serwera beta. I tam już myślę, że od tamtej pory za wiele się nie zmieniło. No ale coś tutaj poklikamy, zobaczymy o co chodzi. Można zdobyć nadal achievement za tajne misje. O, a to jest bardzo dobre pytanie, Lewusek. To jest bardzo dobre pytanie. Tylko na której stronie był ten achievement, bo ja nie pamiętam. A jest, bez kitu. W dalszym ciągu mamy achievement, żeby ukończyć 100 sekretnie poufnych misji dnia. To ciekaw jestem, czy po prostu albo będzie zaliczać te misje, które robimy poszczególne. W sensie wiecie, tutaj te. Na przykład to będzie jedna misja, to druga i tak dalej, i tak dalej. Albo no nie będzie zaliczać wcale i będą to musieli zmienić, nie? Nie zalicza? A, nie zalicza, okej. Okay. No to będą to musieli zmienić w takim razie. Tego nie przemyśleli, bez kitu. To ciekawe. Dobra, lecimy do tych wypraw. Pytałem z 5 razy, to nie widziałem, przepraszam cię. Jeżeli chodzi w ogóle o te wyprawy, to zobaczcie, ciekawostką jest to, że mamy napisane, że wydarzenie wyprawa trwa 30 dni, więc to jest tak jakby włączone tylko na miesiąc. Nie rozumiem. Daje osiągnięcie zakupienie grzybów, ten darmowy grzybek, no. Ten ze stronki. Daje, bo już kilka osób o tym pisało. Także to będzie niby włączone tylko przez miesiąc, ale nie wiem. Nie wiem, w ogóle nie ma żadnych szczegółów co do tych wypraw. Czy po tym miesiącu one będą znowu odpalone? Czemu to jest tylko na EU7? Kiedy będzie na innych serwerach i tak dalej? Więc to wam nie powiem. Czy te wyprawy opłaca się robić? Również tego nie wiem. Z tego co było na becie, to się nie opłacało ich robić. Więc no może coś zmienili od tamtej pory. No ale można to bardzo łatwo policzyć. No my tutaj na przykład, nie wiem, za 30 sekund dostajemy 310 expa, powiedzmy z takiej zwykłej misyjki. A tutaj mamy 2,5 awanturniczości, czyli to jest razy 5. Dobrze liczę? Razy 5. Powiedzcie mi, czy ja dobrze liczę. I wtedy wam powiem, czy się opłaca. Razy 5. Czyli 1550. Powinniśmy dostać około 1550 expa, jak wybierzemy sobie tą wyprawę. Ja już w ogóle nie pamiętam o co chodzi w tych wyprawach, ale to chyba też było dość proste. To tak poklikam na pałę. 2,5 awanturniczości bierzemy, cyk. O kurde. Jaki fajny ten. Jaki fajny w ogóle samouczek. What the shit. Nie dopisuję dawski. Jezu, już nie pamiętam jak to się robiło. To jak ktoś chce zobaczyć jak to się dobrze robiło, to musicie obejrzeć ten filmik z bety, nie? No albo tutaj czytać po prostu samouczek. Mi się nie chce tego robić.
Dobra, tu musimy na pewno trzy rolki papieru zebrać. Jezus Maria, ten samouczek. Dobra, niech... A, bo to nas po prostu prowadzi tak jakby. Pierwszy raz jak to robimy, to nas chyba prowadzi, że musimy wybierać. Tu ok. Lecimy dalej, trzeci papier. Mamy plus 20 punktów heroizmu. Tu walczymy, cyk, elegancko. Jezu, prowadzi nas za rączkę, piękna sprawa. A, tutaj za potworka dostajemy, możemy wybrać albo golda, albo klepsydra, albo grzyba. Niech będzie... A, to nam każe wybrać klepsydrę. Aha, bo od razu pomijamy tą misję, no tak. Jezus Maria, jakie to jest irytujące. Grzyba można clueless? Na Steamie jestem, Krzysiak, na, Ksysiak, na Steamie jestem. Dobra, tu bierzemy to. Tu bierzemy to. Tu bierzemy kluczyk. Tu otwieramy, cyk. Dobra. I jeszcze możemy wziąć tego. A, jeszcze mamy ośmiornicę, cyk. Ja totalnie nie pamiętam, jak to się robiło. A, no i dostaliśmy więcej, zobaczcie. Dostaliśmy więcej, dostaliśmy 2000 expa. Jakbyśmy mieli 3 gwiazdki, to byśmy tego expa jeszcze dostali więcej. Bo chodzi ogólnie o to, żeby te punkty heroizmu zebrać, chyba 40 musimy ich zebrać. I wtedy dostajemy 3 gwiazdki i mamy najlepsze boosty z tych wypraw, no nie? O, proszę bardzo, trzeci level z bomby. Okej. I tutaj jakby mamy coś takiego jak misję, w sensie każda ta wyprawa to jest coś innego. Mamy tutaj, jak widzicie, ikonkę, mamy papier toaletowy, mamy takiego smoczka i w każdej tej wyprawie chodzi o coś innego. Coś innego musimy zebrać. Tutaj macie pierwszą grafikę. Tutaj macie ogólnie pierwszą grafikę. I jak widzicie, na tej grafice jest pokazane, co możemy zbierać po kolei. Czyli jeżeli mamy do zebrania części ciała, to zbieramy najpierw rączkę, potem zbieramy stópkę, potem zbieramy ciało i na koniec zbieramy całego typa. I on nam daje 35 tego heroizmu, no nie? Dalej mamy na przykład tą studnię, potem zbieramy studnię z tą dziewczyną i na końcu mamy balony. To też nam daje dużo heroizmu. Generalnie warto jest to zbierać w trakcie robienia wypraw, bo finalnie jak zbierzemy wszystko, no to z tym heroizmem wychodzimy na plus. Tu ogólnie można sobie zatrzymać, można sobie ogarnąć, bo jest wszystko napisane i pokazane, co i jak. Natomiast jeżeli chodzi o drugą grafikę, to mamy tutaj cyk, wyprawy 2. I tutaj mamy właśnie te typy zadań, o których wam wspominałem. Czyli mamy te ikonki zadań, jak widzicie, papier toaletowy jest pierwszy, my na dole mamy papier toaletowy, ten smoczek jest drugi, my mamy na górze tego smoczka. No i tutaj mamy napisane, co w danym zadaniu robimy. Czyli na przykład, jeżeli chodzi o smoczka, to każdy zebrany smoczek zwiększa nasz heroizm. Rozumiecie, o co chodzi. No i tu też jest wszystko napisane w zależności od questa, jaki wybierzemy. Więc mówię, można sobie poscreenować te graficzki i ogarnąć co i jak samemu. Dobra, a my może teraz to co? No to co, weźmiemy smoczka może teraz jeszcze dla testu. Ogólnie tak, jak bierzemy taki plakacik, to ten plakacik nam się tutaj, no tutaj go mamy na górze i dzięki temu mamy zboostowane punkty heroizmu za ziomka, który jest na tym plakacie. Więc tutaj mamy za tego na przykład 11, także bierzemy to. Lecimy dalej, tutaj mamy po minus 2 heroizmu po lewej i po prawej, tu mamy kluczyk, kluczyk nam się może przydać właśnie do walizki. I cyk. I z walizki dostajemy dwie klepsydry i goldzika, nie? Tutaj znowu po minus 2, znowu bierzemy kluczyk i mamy walkę. Walkę mamy na 5 i na 10, jakby... No tu weźmiemy golda, powiedzmy. Smoki potem ma... A, wywaliło mnie. Fajnie. Smoki potem masz? Niby tak, ale chcę na razie zobaczyć, tak wiecie. A. Dobra, faktycznie coś serwer wywala. Chyba za dużo osób chce ten... Chcę testować wyprawy. 40 punktów na 3 gwiazdki, wiem, to pamiętam, no. Dobra, pomijamy to. I dokładnie, w sumie to... Tak, bo generalnie na becie te grafiki jeszcze nie były dokończone, te grafiki jeszcze nie były takie, wiecie, no była to beta, nie? Teraz już to jest jakby wszystko dopracowane.
To jest serwer EU7. Na razie wyprawy są tylko na EU7, czyli na najnowszym. Czy te wyprawy są lepsze? No dostaliśmy więcej expa za wyprawę 2,5-minutową, niż byśmy dostali za, wiecie... W sensie za, wiesz, Reynolds, za... 5 misji po pół minuty, nie? Więc nie odpowiem wam na pytanie, czy są opłacalne, czy nie. W teorii powinny być, nie? No, w każdym razie, jak bierzemy tego minus 2... Możemy wziąć tego... O, i mamy smoczka. Czyli finalnie wychodzimy 8 na plus, ale ja wolę wziąć tego, bo nam daje 12. Ja pierdolę, jak ja mam mało heroizmu w ogóle. No i teraz to mi już w sumie nic nie zmienia, bo to już jest 10. Czyli zaraz mamy bossa. Czyli znowu niestety tylko na 2 gwiazdki. A, jeszcze mamy 5 A za tego jednego smoka, bez kitu. To mogłem w sumie więcej tych smoków brać. No właśnie, no to na początku, zanim się jakby nauczycie, zapamiętacie, i ja też zresztą, co nam daje co, no to najlepiej robić z tymi grafikami gdzieś obok, na drugim monitorze albo na telefonie, nie? Bo wtedy się pamięta. Dobra, jeszcze raz tego smoka i teraz lecimy, powiedzmy, typowo pod zadanie. No kurwa, ale jak nas będzie wywalać co chwilę, to my za dużo nie zrobimy. Nie wytrzymam. Dobra, poszło dalej. Bierzemy drugiego. Za każdego smoka dostajemy po 5 heroizmu dostajemy za każdego smoka na koniec. Czyli teraz dostaniemy jeszcze 10 na koniec tej wyprawy, no nie? To też trzeba mieć na uwadze. Dobra, tu możemy wziąć kluczyk. Aha, i nie ma miejsca w ekwipunku. To możemy kupić, to możemy wyjebać. To nie ma znaczenia. Lecimy dalej. Niech będzie goldzik, pomijamy. Okej, tu weźmiemy walizkę. W sumie te walizki, czy opłaca się brać? Nie wiem, szczerze. Tu możemy wziąć plakacik. Tu bierzemy to. Czy plakacik nam się opłaca? Chyba jeszcze się opłaca, dokładnie, bo jeszcze mamy jednego, cyk. No i zobaczcie, mamy 40 i teraz jeszcze plus 10 za te dwa smoczki. Czyli łącznie 50. Ubijamy ostatniego bossa. Jak nam oczywiście gierka pozwoli. Dobra, pozwoli nam już gierka skończyć wyprawę? Pozwoli, proszę bardzo. No i git. No, i dostaliśmy 3 gwiazdki. Znowu was wywaliło. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam, ale dobra. Ale w sumie teraz expa dostaliśmy mało. Niecałe 2000 tylko. Mimo że zrobiliśmy na 3 gwiazdki. Kurde, no nie wiem szczerze, czy się opłaca. Ja to mam nadzieję, że nie będzie się opłacało, bo trwa zdecydowanie dłużej niż przeklikanie awki normalnie. No szczerze mówiąc, jest to fajne urozmaicenie. Fajne, że coś nowego. I można sobie poklikać tak o, for fun. Ale na dłuższą metę to chyba wolę taką standardową awkę. Dobra, zrobimy sobie może jeszcze ten papier. Papier, papier, papier. No generalnie się opłaca. O, zobaczcie. 3 papiery i macie plus 20 heroizmu, nie? Generalnie te główne misje, które mamy tutaj, to widać, widać. Te główne misje się opłaca robić. Te główne misje się opłaca robić, bo dają naprawdę dużo. I warto się na nich fokusować. Dobra, plakacik jest git, bo plakacik nam boostuje za to heroizm. I cyk. No tutaj to wszystko jedno. Kluczyk możemy wziąć. Chociaż nie, chyba nie... Nie, zdobędę chyba. Właśnie, i to jest to, że ja nie pamiętam... Aha, to nam daje tylko jakby od razu, a nie na zakończenie. Czyli nie zdobędę 40 bodajże. A nie, mogłem zdobyć, jakbym wziął dwa tamte. No, no właśnie. No to trzeba zdecydować. Najlepiej to polecam wszystkim, jak ktoś nie gra na EU7 tak na co dzień, to polecam po prostu sobie zrobić jakieś konto z pierwszym levelem na EU7 i potestować, nie? Potestować, pobawić się, potem już zaczniecie pamiętać, jaka mi wyprawa co robi. No i wtedy lepiej. W ogóle my ciągle dostajemy jedne i te same. To się chyba dopiero potem zmieni na jakichś wyższych levelach. Dobra, jeszcze raz ten papier, bo się wkurwiłem. Dobra, gicior. Weźmiemy to. To. Nie mam miejsca. No tu jakieś itemki też dostajemy. Dostajemy te klepsydry golda. Więc powiedzmy, że gicior. Siemanko, Artur, witam.
plakacik jest git, tu bierzemy bo 12, tu bierzemy bo 2, tutaj cyk, dobra, i teraz mamy 40. No. I mamy maksa gwiazdek. Ale tego expa bez kitu, tak różnie. Nie ten. Na pierwszym levelu dostaliśmy 2000, a teraz na siódmym dostajemy 2200. W sensie na siódmym, no mieliśmy mniejszy. Ale dobrze, tyle. To takie powiedzmy pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o te nowe rzeczy z aktualizacji. Na razie się nie wypowiadam, czy się to opłaca, czy się nie opłaca. To już tam pewnie osoby, które powiedzmy są mądre, to wszystko policzą i same ocenią i ja wam wtedy powiem, czy się opłaca, czy nie, jak to przeczytam, co one tam ocenią. Na razie tak o, tylko pokazowo jak to... O kurwa, mamy nową. No nie, no to jeszcze muszę nową zrobić. Tylko co się robi w torcie? Sprawdźmy, żeby zrobić to z głową. Dobra. Czy my zbieramy jakoś tort? A nie, tort nic nie robi, dobra. Tort nic nie robi. Ale możemy brać. Dobra, jeszcze skrzyneczka, ładnie. No już mamy 40 heroizmu i teraz jeszcze dostaliśmy plus 18, zobaczcie. Teraz zrobiliśmy na 61, więc dużo ponad max, no nie? No ale to było akurat dość proste. 2500 expa. No. Tyle, więc mówię, na razie się nie wypowiadam, nowe zadania spoko, wyprawy na razie tylko na jednym serwerze, nie wiem kiedy będą na innych. No fajne urozmaicenie, jeżeli będzie się to opłacało tak samo jak Awkę, no to powiedzmy, że spoko. Będzie można sobie wybierać, nie? Jednego dnia zwykłą mawkę, drugą wyprawy. Rozumiecie? Chociaż no mówię, one są dostępne przez miesiąc. Nie wiem, czy po tym miesiącu nie będą wyłączone na jakiś czas albo coś. No, nie wiem dokładnie, jak to będzie działać. Ale zawsze jakaś nowość.